Cześć, tu Cyprian. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzisiaj będę mówić o nowiu w wadze, który przypada na 16 października oraz energii, która następuje po tym nowiu, aż do pełni i trochę o tym, z czym mamy do czynienia pod względem energetycznym. Dlatego, że wszyscy mogliśmy zostać w jakiś sposób złapani w taką sieć dramatów i w sieć, jakby ktoś nas próbował wepchnąć w jakąś grę przez cały czas, w grę świata dualizmu. I gdzie ewidentnie widzimy wrogów i widzimy też sprzymierzeńców, ale wszystko oceniamy przez pryzmat dobrego i złego, właściwego, niewłaściwego, opresji i braku wolności. Widzimy jakby te cały czas mechanizmy na zasadzie, że coś jest czarne, coś jest białe, ktoś ma rację, ktoś nie ma racji. I żyjemy w takim troszeczkę paradygmacie w tej chwili i jest bardzo ciężko z niego wyjść. I jakby wszyscy, całe społeczeństwo zostało w to zepchnięte, w tą energię. Zostaliśmy też zepchnięci bardzo mocno w energię strachu. To wszystko czemuś służy i to, co się dzieje, ma dużo większy cel i sens, niż nam się wydaje w tej chwili. I to taki duchowy sens. Tylko ten duchowy sens pojawi się nam dopiero po jesieni, dopiero 21 grudnia 2020 roku, kiedy Saturn i Jowisz utworzą koniunkcję w wodniku, będziemy mogli zdobyć taką jasność umysłu tego, co się dzieje. Natomiast najbliższy nów jest wyjątkowo intensywny. Nie zawsze najbardziej intensywne aspekty oznaczają, że dzieje się coś najbardziej intensywnego pod względem takich newsów ze strony świata i z mediów, chociaż i tak bywa. Ale na pewno każdy z nas indywidualnie będzie to odczuwał i odczuwa ten okres jako wyjątkowo trudny. Wielu z nas może nie chcieć się już tak naprawdę żyć i funkcjonować, a wiele rzeczy może tracić sens, a nasze starania i taka chęć przetrwania może gdzieś być zdominowana przez po prostu brak woli życia, brak woli walki, potrzebę snu, potrzebę izolacji, potrzebę ucieczki. A jednocześnie tej ucieczki nie mamy. Nów przypada na 24 stopień wagi. I ten nów, czyli Słońce i Księżyc w koniunkcji w wadze, jest w opozycji do Marsa w baranie. Do tej opozycji jest podłączony kwadraturami, są podłączone aż trzy planety: Jowisz, Pluton i Saturn. I mamy więc taką kombinację, naprawdę bardzo mocno napiętą kombinację, która tak naprawdę uwzględnia aż 7 planet, a przy okazji jeszcze do tego dochodzi nam opozycja Urana do Merkurego w Skorpionie. Cała taka akumulacja energii powoduje, że czujemy napięcie, czujemy niemoc. Z jednej strony czujemy, że chcemy iść do przodu, że chcemy coś zrobić, że chcemy coś zmienić, i możemy to czuć kolektywnie, indywidualnie, możemy to czuć zbiorowo i to samo będziemy to czuć jako w świadomości narodowej, w świadomości całej globalnej i jako każdy z nas indywidualny człowiek. Chcielibyśmy coś zrobić i zmienić, coś kompletnie oryginalnego, innowacyjnego, chcielibyśmy wszystko rzucić i zmienić, ale nie możemy. Chcielibyśmy być wolni, czyli waga. Chcielibyśmy być równi, bo to o tym mówi waga i na tym się skupi przede wszystkim ten nów, na równości, na sprawiedliwości, bo z tym jest związany znak wagi. Mars w baranie chce być niezależny, indywidualny, ma w sobie mnóstwo wigoru i energii, ale nie możemy dać ujścia tym wszystkim energiom, ponieważ one są podłączone do bardzo mocnej kwadratury, która angażuje aż trzy planety. Pluton w Koziorożcu będzie jeszcze przez kilka kolejnych lat i o ile Koziorożec oznacza system i takie fundamenty, o tyle Pluton oznacza kompletne zniszczenie i destrukcję. Więc to, co dzieje się na naszych oczach, to są ostatnie lata. To się wszystko zaczęło od 2008 roku, kiedy Pluton wszedł do Koziorożca. Teraz mamy ostatnie lata dekonstrukcji starego porządku świata. Pewnie niektórzy chcieliby na to w tym miejscu stworzyć nowy porządek świata. Ja myślę, że ten nowy porządek świata się pojawi, ale nie będzie on tak katastrofalny i tak negatywny, jak elity tego świata by chciały, żeby wyglądał. Ten nowy porządek świata pojawi się dzięki temu, że świadomość ludzka wzrośnie, a my w tej chwili przechodzimy też przez olbrzymią ewolucję, która jest po prostu niewidoczna.
zostaliśmy zepchnięci w dół, zostaliśmy, jest taki, próbują naszą uwagę na wszelkie sposoby przejąć i spowodować, że skupimy się na negatywnych emocjach, na lęku, na strachu, widząc ludzi w maseczkach, słysząc o olbrzymich ilościach zakażeń, widząc konflikty między państwami i krajami, skłócając społeczeństwa między tym, którzy chcą wolności i lub nie, obrażaniem siebie, obrażanie ludzi, którzy protestują, próba pokazania ich jako, nie wiem, jako nieodpowiedzialnych. Część ludzi angażuje się w to i w to wierzy. Inna część ludzi kompletnie wierzy w wirusa. Niektórzy nawet go złapali albo uważają, że go złapali. Jakby wszystko to, na czym my żyjemy, jest pozbawione jakby jakichkolwiek fundamentów. Biznesy upadają. Nikt nie wie, czy... jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość, co spowoduje, że nie jesteśmy w stanie planować, jesteśmy zmuszeni do takiego wejścia w teraźniejszość. I to jest właśnie ten cel. To jest cel tego, żeby zaakceptować, że świat jest niepewny, a że fundamenty, które myśleliśmy, że są tak mocne, tak koziorożcowo solidne, tak naprawdę nie są takie. Autorytety, którym zaufaliśmy i wierzyliśmy przez setki lat, nie zasługują na miano autorytetów, i często mają, pomimo specjalizacji, profesji i wykształcenia, dużo mniejszą wiedzę od przeciętnych ludzi. Zmienia się nasz cała filozofia świata, cała filozofia fundamentów, na których my stoimy. I wiadomo, że niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu, żeby zaakceptować tego rodzaju szokujące zmiany, które mają miejsce w tak szybkim tempie. A niektórzy ludzie już dawno gdzieś, już od jakiegoś czasu to zauważyli, ale również dla nich obecna sytuacja, czy obecne wydarzenia wpływają na nich bardzo mocno. Wpływa to na każdego z nas. Więc ten NUF, który się pojawia 16 października, jest związany z potrzebą bycia niezależnym, czyli Mars w Baranie, która jest skontrastowana z naszą potrzebą jednocześnie zachowania pewnej harmonii i pewnej łagodności i pewnej sprawiedliwości. To z drugiej strony powoduje, ponieważ ta opozycja jest jakby podpięta kwadraturą do Saturna i Plutona w Koziorożcu, że ludzie mogą w dużej mierze obarczać winą autorytety i rządy za to, lub na przykład dzieci mogą obwiniać rodziców i nauczycieli. Ale z drugiej strony też autorytety w jakiś sposób wymuszają na nas ten wewnętrzny konflikt i takie poczucie frustracji, niezadowolenia i złości. Ta energia jest bardzo mocno napięta, mamy do czynienia z planetami w znakach kardynalnych i każdy, kto ma w zasadzie jakikolwiek ważny element horoskopu między 20 a 30 stopniem barana, raka, wagi, czy koziorożca, to odczuje to niesamowicie głęboko i intensywnie. Teraz kolejna rzecz, która jest w najbliższym czasie, to Merkury w opozycji do Urana. Merkur jest w Skorpionie od jakiegoś czasu i to oznacza, że jesteśmy w wyjątkowo dobrym czasie na to, żeby odkrywać sekrety, zgłębiać ukrytą prawdę, kwestionować i wątpić w to, co widzimy, a bardziej szukać informacji głębiej ukrytych, i takich pod wieloma warstwami. Więc w tej chwili dużo ludzi może w swojej własnej specjalizacji, w tym, czym się zajmują, w swojej własnej codzienności, odkrywać ukrywaną prawdę. 19 października ten Merkur, który jest w Skorpionie, utworzy opozycję do Urana, a Uran bywa szokujący. Dla wielu z nas może to być okres, kiedy zobaczymy szokujące informacje, szokujące newsy, bardzo oryginalne i innowacyjne wieści ze świata zewnętrznego. To może być właśnie ten okres od 18 do około 20 października. Przełomowe w jakiś sposób, ale też takie, które dają nam przebudzenie. Czyli ciemne sekrety, ukryte kłamstwa, i to możemy doświadczać tego w związkach na przykład, odkryć pewne rzeczy albo pewne historie rodzinne, albo może to być po prostu związane, nie wiem, z tym, co się dzieje po prostu na świecie, z
z całą tą epidemią, która się dzieje na świecie, czy z jeszcze innymi kwestiami. W każdym razie jest to okres wchodzenia umysłowo dużo głębiej poza pozory. I Uran wnosi przebudzenie i przebłysk, które powiązane właśnie z tą energią Merkurego, która pozwala nam na to, żeby to było przełomowe w jakiś sposób, żeby to, te informacje, które my zobaczymy, pozwoliły nam wydostać się z pewnych mentalnych pułapek i z pewnych schematów myślenia. Więc takie możliwości te energie wnoszą nam. Na 16 października polecałbym wszystkim zrobić intencje. Intencje a propos tego, jak chcecie, żeby wyglądała wasza najbliższa przyszłość, ale również przyszłość ludzi. Intencje dla ludzi, intencje dla siebie. Musi ta intencja zawierać coś związanego z innymi ludźmi. Czyli nie róbmy tego w sposób taki typowo egoistyczno-indywidualistyczny, dlatego że jest to w znaku wagi, a waga rozpoznaje siebie przez innych ludzi. To może być intencja a propos na przykład znalezienia drugiego człowieka, z którym możemy się dzielić mentalnie albo intymnie. Albo intencja harmonii w miejscu pracy i uspokojeniu w miejscu pracy. Jakakolwiek intencja, która w jakiś sposób też zawiera innych ludzi. I można też zrobić globalną intencję. W tym czasie tego nowiu dobrze byłoby być w naturze, medytować i odciąć się od newsu. Być może będą jakieś szokujące i trudne newsy, które nas spróbują zabrać naszą uwagę, ale pamiętajmy, że na wyższym pułapie, na takim wyższym poziomie, to wszystko to, co się dzieje, jest iluzją. I iluzją jest cała ta pandemia i iluzją są restrykcje, które mamy. I tak, każdy z nas powie, to przecież wpływa na wszystko, na nas wszystkich. To, jak my żyjemy, to jaka jest opresja, jaka się dzieje, te regulacje, zamykanie lotnisk, jakieś lockdowny. I to wszystko, co szczególnie teraz w Europie jest bardzo widoczne, tak? Czyli, nie wiem, godzina policyjna we Francji, stan nadzwyczajny w Portugalii, niesamowicie trudno dostać się w tej chwili do Włoch, nawet czasami nie wiadomo jak latać, tak? czy linie lotnicze nie wprowadzą czegoś nowego kolejnego dnia, lub kraj nie wprowadzą czegoś, nowych rozwiązań, regulacji kolejnego dnia. Jakby trudno nam jest przestać myśleć o tym, co się dzieje w tym świecie i zapomnieliśmy już, zwłaszcza ci, którzy rozwijali się duchowo, dużo z nas mogło zapomnieć o tym, jak to było żyć spokojnie, medytować, spędzać czas z dziećmi, słuchać muzyki, bawić się, odczuwać radość, być wdzięcznym, dotykać ziemi, patrzeć na ptaki. Zapomnieliśmy o tym i jest tym duży cel, żeby na tyle napompować nas niepewnością, strachem, lękiem, agresją, złością, presją, przymusem i wymagać od nas kompletnie przyspieszonych procesów mentalnych, żebyśmy ciągle musieli analizować, co się dzieje w rzeczywistości, jakie są zmiany praw, żebyśmy byli w pełni wciągnięci w system. Więc teraz musimy odłączyć ten kabel od tego systemu i jak najwięcej czasu spędzać w naturze. I w zasadzie do 21 grudnia to jest najważniejsze w tej chwili, żebyśmy mogli być połączeni z samym sobą i ze swoim sercem. Bo my przechodzimy olbrzymią ewolucję jako ludzkość, zmieniamy się i nie bójmy się, bo ten system nas nie wciągnie. On nas wciągnie tylko, jeśli mu oddamy całą swoją moc i siłę. Obserwujmy, gdzie jest nasza moc, gdzie jest nasza siła. Czy zaczynamy się lękać i bać, czy działamy w oparciu o brak poczucia bezpieczeństwa, czy trzymamy się kurczowo pracy, dlatego że boimy się, co będzie później się działo, mimo że tej pracy nienawidzimy. Znajdźmy w sobie odwagę, znajdźmy w sobie moc, a wszechświat się o nas zatroszczy. Kolejną rzeczą taką istotną a propos najbliższych dni tego nowiu jest to, że ten nów w wadze jest wyjątkowo blisko Ziemi, czyli Księżyc jest wyjątkowo blisko Ziemi. Podobnie Mars retrogradujący w Baranie
również znajduje się wyjątkowo blisko Ziemi. Uran pod koniec października również będzie w swojej najbliższej pozycji do Ziemi w ciągu całego tego roku. Więc mamy do czynienia z większymi, intensywnymi wpływami tych energii planetarnych na nas, co może mieć związek z różnymi wydarzeniami, a takimi związanymi z Matką Ziemią, jak na przykład jakieś wstrząsy, a jak na przykład jakieś kataklizmy i wszelkiego rodzaju niestabilność, jeśli chodzi o fundamenty Ziemi. Niestabilność Ziemi, czy trzęsienia Ziemi reprezentują w zasadzie wstrząs fundamentami świata. I myślę, że w jakiś sposób możemy mieć z tym też do czynienia. W czasie Marsa w Baranie mieliśmy już bardzo dużo pożarów i bardzo upalne lata. I dalej Mars jest w Baranie. I Mars ma tą energię w Baranie takiej eksplozji i impulsywności i nagłości. I takie rzeczy mogą mieć do czynienia, jeśli chodzi o klimat. Zwłaszcza, że Mars jest wyjątkowo blisko Ziemi i Księżyc i Słońce są Księżyc, też jest wyjątkowo blisko Ziemi, który tworzy koniunkcję ze Słońcem w Nowiu i opozycję do Marsa, czyli te dwie planety otaczają Ziemię. Jak jest opozycja, to jest jedna planeta z jednej strony, Ziemia w środku i pozostałe planety są z drugiej strony. W tej chwili te planety są wyjątkowo blisko i mocno wpływają na Ziemię, co daje nam taki ścisk energetyczny, taki ścisk grawitacyjny, który może wywołać po prostu różnego rodzaju wstrząsy w Ziemi, a jeśli nawet nie wstrząsy Ziemi, to wstrząsy polityczne i wstrząsy energetyczne przede wszystkim. Kolejną rzecz, którą chcę powiedzieć, to to, że przy tak napiętych aspektach planetarnych to normalne, że odczuwamy presję, to normalne, że odczuwamy kumulację jakichś takich energii, którą nie do końca wiemy, jak mamy wyrazić i ukierunkować. To normalne, że może nam być źle. I myślę, że warto zaakceptować tę energię i pamiętać, że pamiętać o tych wszystkich, te wszystkie lepsze, spokojniejsze momenty, które odczuwaliśmy wcześniej w życiu, dlatego że one znowu przyjdą. W tej chwili po prostu musimy tej energii pozwolić być, która jest, tym turbulencjom, które doświadczamy, zaakceptować je, one są potrzebne, bo później te turbulencje dadzą nam niesamowitą moc działania. A więc teraz kumulujemy energię. Warto wykorzystać te energie, które mamy kosmiczne, właśnie do tego, żeby magazynować olbrzymią moc w sobie, bo my tą moc będziemy mogli wyrazić. Myślę, że warto kultywować seksualną energię w tej chwili. Nie rozpraszać się za mocno. Nie mieć od siebie zbyt mocnych oczekiwań w tej chwili. I starać się obserwować, czy nie za bardzo wchodzimy w tą grę dualizmu, czy nie za bardzo stajemy się pionkami w szachownicy, czy nie za bardzo walczymy, czy nie za bardzo wdajemy się w różnego rodzaju akcje i osądy w stosunku do innych ludzi, czy nie za bardzo osądzamy tych, którzy jeszcze się nie przebudzili, bo chcemy nimi wstrząsnąć. To nie jest nasza rola, to jest ich droga. Drogi ludzi, którzy wybrali, dusz, które wybrały, żeby przebudzenie duchowe i taki kwantowy skok i ewolucję będzie inna niż ta droga tych ludzi, którzy nie chcą się przebudzić. Być może oni potrzebują nieco więcej czasu na to. I myślę, że warto zachowywać taką akceptację, zachowywać równowagę. To w końcu nów w wadze. Waga szuka równowagi. Bądź w świecie materialnym, bądź w świecie tym zewnętrznym, ale jednocześnie pamiętaj o byciu w świecie wewnętrznym. Więc trzymajmy tą równość, trzymamy tą równowagę w tej chwili. Myślę, że do końca tego okresu wagi będziemy szukać tej równowagi i będziemy mieć wrażenie, że tej równowagi nam brakuje. Że możemy porównywać siebie z tym, kim byliśmy, jak się zachowywaliśmy w przeszłości, miesiącami temu albo lata temu. I możemy mieć wrażenie, że gdzieś straciliśmy balans, straciliśmy równowagę. Że nie ma w ogóle równości społecznej i gdzieś te kwestie mogą nas szczególnie być dla nas szczególnie mocno odczuwalne i szczególnie możemy być wrażliwi na takie kwestie. To wszystko prowadzi nas do okresu Skorpiona, który rozpocznie się
około 22 października, w czasie którym jest Święto Wszystkich Świętych, tak, Dzień Wszystkich Świętych, czy Halloween, to będą niesamowicie mocne, to będzie niesamowicie mocny okres, ale o tej pełni, która będzie miała miejsce w czasie Halloween, w Skorpionie, w opozycji do Plutona, to powiem w przyszłości. I jeszcze wspomnę tylko, nakręcę na ten film, na ten temat film niedługo, być może za tydzień. Natomiast jeszcze wspomnę o tym, że mamy Urana w byku. A Uran w byku powoduje, że wszystkie kwestie ziemskie są bardzo niestabilne. Wszystko to, co było stabilne, musi stać się niestabilne. Wszystkie nasze wartości, ale również takie kwestie jak żywność, jak dostęp do żywności, dostęp do zasobów, mogą być znacznie ograniczane. Wielkie rewolucje, jeśli chodzi o finanse i system finansowy, a więc na pewno rząd będzie próbował nas pozbawić gotówki po to, żebyśmy byli dużo bardziej uzależnieni od systemu. Być może będą chcieli przejąć nasze pieniądze z banków. Uran w byku uczy nas, żebyśmy patrzyli na innowacyjne i nowe formy wymiany zasobami, bo na pewno po wyjściu Urana z byka, czyli za kilka lat, nie będzie tego systemu finansowego, który mamy teraz. On nie będzie funkcjonował. Będzie albo jedna waluta wprowadzona, albo po prostu, co ja głębiej wierzę, ludzie znajdą inny sposób do tego, żeby wymieniać się zasobami, bo my, wchodząc w erę wodnika, musimy przestać polegać na autorytetach i rządach i chcieć, żeby ktoś hierarchicznie nas ustawiał i mówił, jak mamy żyć. My to robiliśmy i szczególnie tą moc daliśmy tym autorytetom i rządom w ostatnim okresie, kiedy Saturn przez ostatnie 2 lata jest w Koziorożcu, i kiedy Pluton jeszcze kończy swój bieg w Koziorożcu, ale niedługo te planety wchodzą do wodnika i my musimy ustanowić społeczność, w której każdy jest odpowiedzialny za siebie i kontrybuuje do danej społeczności i nikt nie stoi nad nikim. Nikt nie stoi nad nikim. Dokładnie tak. Czyli nie ma jakichś wyższych rządów, jakiegoś autorytetu medycznego, jakiejś jednej organizacji, która narzuca wszystkim, jak mamy się zachowywać, jak mamy działać, tylko każdy ma swoją własną rachunek sumienia, swoją własną odpowiedzialność i tworzymy pewną społeczność i to ta społeczność sama w sobie, której my jesteśmy częścią, jest tym autorytetem. Czyli jest to autorytet zbiorowy. I w taką energię, ku takiemu myśleniu musimy przejść. I chcąc wejść w erę wodnika, musimy szukać takich rozwiązań. Starosystemowe rzeczy nie będą działać. I ten system będzie upadać i umierać coraz bardziej. Im szybciej więc zaczniemy wprowadzać wodnikową energię, czyli kolektywną energię, tym lepiej. I tym łatwiej i szybciej dostosowujemy się do nowego świata. I ten nowy świat my musimy wprowadzić. To my musimy oddolnie wprowadzić nowy porządek świata. Taki dobry nowy porządek świata, którym szanuje się wolność i indywidualność wszystkich, niż pozwolić, żeby ktoś odgórnie wprowadził nam ten swój porządek świata. Więc to na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. I jeśli jesteście zainteresowani personalnym readingiem, indywidualnym ze mną, to zapraszam do kontaktu. Możecie kontaktować ze mną przez e-maila najlepiej i możemy się umówić na sesję. I wszystkiego dobrego. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania i dziękuję, że jesteście. Wszystkiego dobrego.